kwestia sentymentalna, nastrojowa. No od razu się lepiej czuję. I ja się lepiej czuję. Jak ja się dobrze czuję, to i wy się dobrze czujecie, prawda? To ja wam wierzę. Pani, mam dla was rewelację. Rewelację, absolutną rewelację. Otóż strony internetowe mają to do siebie, że ludzie mogą różne rzeczy wypisywać, a inni mogą to czytać, te różne rzeczy. I to jest właśnie ta rewelacja. No nie, to nie jest ta rewelacja, bo to wszyscy wiemy. Otóż wyczytałem na jednej ze stron włoskich stron internetowych, że kochani, izraelscy naukowcy, to jest, posłuchajcie jeszcze raz, no uszy umyć, izraelscy naukowcy dowodzą, że Chrystus miał brata bliźniaka. No i co wy na to? I co wy na to? No, to mi się podoba. Kochani, ja ten artykuł, ja go tak pobieżnie przejrzałem, ponieważ mój włoski jest bardzo limitowany. Ja to sobie każę przetłumaczyć, ja się powołam na odpowiednie źródła antenowe i ja wam to przeczytam, bo to mi się bardzo podoba, przynajmniej odpowiem. I tutaj tylko wiem jedno, że Chrystus był, że Matka Boska się zapłodniła sama, przez myślenie, a drugi ten Cezus, jeden się nazywał Jezus, a drugi Cezus, tak? Jezusek i Cezusek, a Cezusek był synem Józefa i obaj byli bliźniakami. Kochani, sobie wyobrażacie, co to za sensacja? Jednego powiesili, drugiego ukrzyżowali. To są fakty, podobno fakty. Podobno fakty, podobno to Napoleon nie żyje, a teraz są podobno po 2000, bądź więcej niż 2000 lat temu, w trasie przybliżeniu tak bierze 2000, nie żyją i teraz naukowcy izraelscy odkryli takie coś. Mi się to strasznie zaczyna podobać. W ogóle, a propos jeszcze jednej rzeczy, a propos Radia Maryja. Maryja, wiecie, że Radia Maryja już nie będzie, a na to miejsce powstanie Partia Maryja. Radia Partia Maryja. Maryja Partia. I teraz tak, do tej pory jak się wchodziło do tego, do kościoła, to się widziało takie ikony, bądź też święte obrazy. Święty obraz to jest święty obraz zawsze, to nie byle co. W złotym przeważnie Matka Boska trzymała właśnie jakiegoś Jezuska na ręku. A teraz będzie to trzymała legitymację partyjną, bo będzie Matka Boska partyjna. No i to mi się podoba. Wreszcie religia doczekała się swojej partii. Teraz to już jest coś. Kochani, to co się w Polsce dzieje, to jest fantazja. To jest naprawdę, nawet taki daleko idący myśliciel jak Marx czy Engels nie byli w stanie, już nie wspomnę o Leninie, nie? Bo ten był Leń, a nie Lenin. To on w ogóle nie miał pojęcia, do czego doprowadzi wolno myślicielstwo i demokracja. Kochani, nie, oni nie byli w stanie przewidzieć takich rzeczy. A nawet jeszcze rok temu nikt nie był w stanie przewidzieć, że obrazy będą z Matką Boską partyjną teraz, która będzie trzymała zamiast Jezuska, czy tam jakiegoś innego synka na łonie swoim, będzie trzymała tą legitymację czerwoną PRL-u partyjną. Może być to inna, ale teraz będzie ta Matka Boska partyjna. Ludzie, ja naprawdę nie wiem, co o tym wszystkim sądzić. Niemniej fakty są faktami. I żebym ja, bo to nie to, że ja sobie wymyślam, kochani. Pan ten Rydzyk, też święty, święta jego mać, już zaczyna kombinować, żeby właśnie stworzyć partię, bo oni są strasznie bogaci, a partia wtedy jest mocna, jeżeli ma pieniądze, wiecie, bo wtedy może płacić za głosy, może robić duże kampanie i tak dalej. On może robić wszystko, ponieważ jeszcze ma duże zaplecze finansowe z Argentyny, bądź też z innych źródeł, które wspomagają go bardzo, bardzo mocno. W związku z tym może sobie robić, co chce. Ale tylko sobie nie wyobrażam, jak oni by weszli do Sejmu, to tak, połowa jego partii to będą siedzieli panowie w stanach, sami porządni, prawda, którzy nie mają żon ani kochanków, ani kochanek, sami porządni ludzie, tylko pod Sejmem będą podjeżdżały najlepsze, najnowsze samochody typu Maybachy, ale co tutaj. A w drugim rzędzie ich partii będą siedziały same moherowe brety, staruszki, które nie wiedzą, o co chodzi w Sejmie i będą sobie rządzić. To będzie mi się podobało, bo będą tylko trzy znaczące partie, tak jak przewidział pan ten pan Kaczyński, Kaczor, pospolicie zwany Kaczka Dziwaczka, przewidział, że w przyszłych wyborach, nie wiadomo w których, ale w przyszłych, będzie tak,
wpada do parlamentu, wejdzie oczywiście on, PO, no i ta nowa partia, Maria Partyjna wejdzie. I to wszystko. A że Lid nie wejdzie do Sejmu i PSL nie wejdzie do Sejmu. I bardzo dobrze, niech nie wchodzą. Bo jak nie umieją się zachować, to niech nie wchodzą. Chłopstwa i chamstwa nie potrzebujemy. My potrzebujemy inteligencję i religijność. I właśnie będziemy mieli to. I jak będą wchodzili na salę ci z partii tej świętej Maryi Partyjnej, to będą nieśli takie chorągie i będą śpiewali: Boże, coś Polskę pokarał naszą partią. No i to dzieci będą kwiatki sypały, no i będzie fajnie. A oni będą szli pod baldachimami takimi, nie? Tego, tak jak cesarze kiedyś chodzili. I to mi się podoba, to jakiś ma sens. No ale już dobra, nie będę o tym gadał, bo to szkoda mojego zdrowia, kochani. Szkoda mojego zdrowia. Natomiast warto by było powiedzieć coś na temat naszych bliskich sąsiadów, a właściwie najbliższych i największych, a mianowicie nie przyjaciół jeszcze, a kiedyś przyjaciół. Przez 50 lat żeśmy się umieli przyjaźnić, teraz się nie umiemy przyjaźnić. Z Rosja. Otóż w Rosji były wybory, kochani, nowe wybory prezydenckie i mamy nowego prezydenta. Dmitrow Miedwiediew. Tak? Mówią na niego Niedźwiedziew. No i bardzo dobrze, Niedźwiedź, czyli Niedźwiedź pospolicie zwany. Kochani, stary prezydent odchodzi, czyli stary, ale jeszcze całkiem młody, dobry, taki wysportowany, bo on judo trenuje, samolotem lata, w ogóle taki tego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale dlaczego ten Putin zrobił licencję na samoloty? Ja Wam powiem dlaczego. I został pilotem. Dlatego, że pierwsza robota Busha, tego George'a Busha, George się pisze, Krzaka, to było właśnie, że on został pilotem. On w ogóle latał na myśliwskich samolotach, kochani, naprawdę. No i Putin powiedział, co? Ten może, to ja co? Co ja jestem gorszy? I tylko dorwał się do władzy, od razu zrobił licencję na pilota samolotów myśliwskich i teraz jest dwóch prezydentów i dwóch, co ma licencję. Żaden nie lata osobiście. No ale i całe szczęście, bo po co mają tutaj latać nad głowami. W każdym razie Putin teraz będzie premierem od maja, a nowy prezydent będzie starym prezydentem, bo się dużo nie zmieni, wiecie, w ogóle się linia polityczna się nie zmieni. Demokracja taka jak była w Moskwie i w całej Rosji była i będzie taka sama, pod pałką, to powinno się nazywać demokracja dyscyplinarna. O, i to by było najlepsze określenie. Jak tylko chcą podskoczyć, to rzucamy na nich oddziały uzbrojone po zęby naszych wyszkolonych bojowników, czyli tak zwanych żołnierzy, niech tłuką i do więzienia, tłuką i do więzienia, reszta zapomni o tym, że w ogóle miała rodzinę i do widzenia. I tam się nazywa, to się nazywa ład i porządek. I to jest bardzo dobre, kochani, bo to jest jedyny system, który ma szansę jeszcze przetrwać. Inne systemy muszą upaść, a ten musi przetrwać. Także mamy, kochani, tutaj całą gamę zmian politycznych, które w gruncie rzeczy zawiązują się w jedną i tą samą całość i kręcą się na jednej osi tego samego kółka. Także wielkich zmian nie musimy się spodziewać i też całe szczęście, bo ja nie lubię zmian, ja też lubię się, no jak śpię, to na jednym łóżku i do tego łóżka się przyzwyczajam. Nawet jak lecę za granicę, to ze sobą zawsze łóżko biorę, bo się przyzwyczaiłem do łóżka, no. Także przez najbliższy czas nie możemy się spodziewać żadnych większych zmian. O, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa w tej części, którą nagrywam. Teraz muszę powiedzieć, kochani, nagrywam na aparat filmowo, taki filmowy i zdjęciowy, a później to wrzucam na internet i wszystko to możecie oczywiście sobie zobaczyć na www.wiadomościpolskie.cjb.net. Klikniecie na YouTube i tam wszystko jest, tam już chyba z 50 moich kawałków jest. Otóż jedno z najważniejszych rzeczy, które mnie zadziwiło i właściwie bardzo zdziwiło, ale nie tak do końca, bo przewidziałem to, jak ten prync Harry, książę Harry musiał wrócić z Afganistanu do Anglii, do Londynu. Kochani, jaki on był oburzony, ponieważ wiecie, cała afera wyszła tutaj na jaw i się wszyscy, cały świat dowiedział w jednym dniu, że prync Harry sobie lubi postrzelać i tak dalej, nie po to się kształcił jako wojskowy, prawda, dostał jedną z